Podczas ostatniego naszego spotkania mówiliśmy o kategorii otwartości w kulturze. Używaliśmy wówczas pojęcia otwartości w sensie metaforycznym. Kiedy mówimy o otwartym rynku, o otwartej osobowości, o otwartym sercu, o otwartych technologiach czy otwartej edukacji, wówczas używamy pojęcia otwartości, słowa otwarte, otwartość, otwierać w znaczeniu metaforycznym. Jednakże wszystkie te określenia, które stosujemy do różnych zjawisk obecnych w kulturze, używając słowa otwartość, nie byłyby zrozumiałe, gdybyśmy już wcześniej niejako, zanim użyjemy tych słów, nie rozumieli, co właściwie rozumiemy poprzez otwarty i otwierać. A więc dysponujemy pewnego rodzaju przedwiedzą na temat otwartości. To ona pozwala nam rozumieć choćby intuicyjnie takie określenia jak otwarty umysł, otwarte serce czy otwarte niebo, jak na przykład w języku teologii. Czym więc jest otwartość na poziomie konkretu, bo stamtąd właśnie to nasze intuicyjne określenie, ta przedwiedza na temat otwartości pochodzą. Chciałbym inaczej niż podczas ostatniego wykładu, kiedy to głównie posługiwałem się historią idei otwartości, chciałbym obecnie użyć pewnego rodzaju fenomenologicznego wglądu, fenomenologii jako metody opisu istoty danego zjawiska do kategorii otwartości. Chciałbym uchwycić otwartość niejako na gorącym uczynku, odnosząc się do tego, co otwarte i zamknięte, do konkretnego przedmiotu, który jest otwarty lub zamknięty. Weźmy dowolny przykład tego, co można otwierać lub zamykać. Oto jest taka metalowa skrzyneczka, którą odziedziczyłem po dziadku. On trzymał w niej różnego rodzaju medale, monety z czasów II wojny światowej. Ja trzymam obecnie w niej różnego rodzaju szpargały. Niech posłuży nam jako przykład tego, co można otwierać i zamykać. Chciałbym uchwycić na przykładzie tego, co można otwierać i zamykać, pewnego rodzaju, chciałbym uchwycić, na czym polega otwartość, stworzyć być może pewnego rodzaju eidetyczne, jak mówią fenomenolodzy, a więc odnoszące się do istoty prawa otwartości i zamkniętości i zobaczyć, jak potem te prawa, które sformułowałem na podstawie wglądu w tę oto rzecz, funkcjonują na poziomie metaforycznym. Bo każdy fenomen ma taką możliwość pewnej metaforyzacji i użycia właśnie w obszarach, które nie są związane w sposób pierwotny z użyciem danego słowa. A więc na czym polega otwartość? Otwarte jest to, co jest zamknięte. Nie chodzi o to, że obecnie ta skrzyneczka jest zamknięta, ale chodzi o to, że najpierw z całej otwartości, jaką jest przestrzeń w ogóle, musi nastąpić jakieś zagęszczenie, zawężenie, następnie zamknięcie pewnej przestrzeni w czterech ścianach, a żeby potem móc mówić o otwartości. To, co w sobie zamknięte, nie może być pełne siebie, musi być w sobie jakby puste, musi zawierać w sobie właśnie możliwość wejścia lub wyjścia, włożenia czegoś lub wyciągnięcia. Dopiero wtedy możemy mówić o otwartości, kiedy właśnie coś jest zamknięte. Ale ta zamkniętość związana jest z otwartością także w inny sposób. Mianowicie to, że możliwość otwarcia zawsze wiąże się z pewną możliwością zamknięcia. Niekiedy oczywiście te procesy są nieodwracalne. Niemniej w tym przypadku to, co otwarte, możliwością, alternatywą do otwarcia jest zamknięcie. I zauważmy pewną różnicę, że mianowicie o ile w przypadku zamknięcia mamy do czynienia z zamknięciem całkowitym, niejako zamknięciem absolutnym, zero-jedynkowa jest sytuacja w przypadku zamknięcia, to w przypadku otwartości mamy do czynienia ze stopniowalnością. Oczywiście możemy powiedzieć, że teraz ta skrzyneczka jest prawie zamknięta, no ale prawie zamknięta oznacza właśnie, że jest otwarta, wciąż otwarta. Otóż możemy sobie ją tylko lekko otworzyć, możemy ją otworzyć w pełni na oścież, możemy ją przymknąć, choć przymknięcie jest wciąż pewnego rodzaju otwarciem. Innymi słowy, widzimy, że o ile w przypadku zamknięcia całkowitego to zamknięcie jest bezwzględne, o tyle w przypadku otwarcia za każdym
na każdym kroku niejako podąża za otwartością zamknięcie. Otwartość jest niczym cień zamknięcia. Można powiedzieć, że każda otwartość jakby zawiera w sobie pewnego rodzaju ilość, pewną ilość zamknięcia. Aż po otwarcie na oścież, które jakby jest przeciwieństwem owego zamknięcia bezwzględnego. Ale w tym przypadku, w każdym innym przypadku niż otwarcie na oścież, sama otwartość zawiera w sobie zamknięcie. A więc otwarte jest to, co zamknięte. Ponadto otwarcie jest zawsze otwarciem na coś lub na kogoś. Otwartość jest dedykowana czemuś lub komuś. Do tej skrzyneczki można włożyć dokumenty. No nie włożymy butów lub płaszcza. Natomiast możemy sobie wyobrazić, że skrzyneczka ma również inny sposób otwarcia, tak jak na przykład skarbonka, która ma jedynie pewne przecięcie, taka żebyśmy mogli do niej coś włożyć, ale nie będziemy mogli już z niej wyjąć monet czy banknotów. Ta skrzyneczka otwiera się jakby, otwiera całą ścianę i umożliwia włożenie czegoś, co kształtem przypomina ją samą. Tak więc wraz z dedykacją otwartości idzie coś takiego, jak idzie takie zjawisko jak pewnego rodzaju słabość otwartości. Mianowicie od choćby w przypadku drzwi dla kota, które zostały wycięte w drzwiach wejściowych do domu. Ładnie to widać, kiedy to może przez to wejście, dajmy na to wejść kot, dla którego to wejście jest dedykowane. Nie wejdzie człowiek, nie wejdzie duży pies, no ale wejdzie, dajmy na to, mniejszy pies albo też jakiś gryzoń. To jest pewnego rodzaju słabość otwartości. Im otwartość jest bardziej otwarta, tym możliwość jej wykorzystania dla tego, co nie jest mile widzianym gościem, zwiększa się. Być może, kto wie, jest to pytanie, można by określić w ogóle wszelkie zło poprzez właśnie kategorię słabości otwartości. Być może zło polega właśnie na wykorzystaniu tego, co nazywam tutaj słabością otwartości. Kolejna cecha otwartości to fakt, że otwartość jest związana z pewnymi możliwościami. Otwiera, ale przecież nie otwiera na siebie, tylko to, co otwierane, otwiera na pewne możliwości, które znajdują się wewnątrz. Mogę do czegoś wejść, gdzie są pewne możliwości. Te możliwości są znowu otwarte na mnie lub zamknięte, ale do tych możliwości prowadzi właśnie sama otwartość danego miejsca. Innymi słowy, otwartość wydaje się być pierwszą możliwością w szeregu możliwości. Zauważmy, że tak ujmując sprawę, możemy jeszcze zwrócić uwagę na zjawisko, które mogłem określić mianem powielania się czy przekazywania otwartości, namnażania się otwartości. Jako przykład mogłyby posłużyć drzwi otwierane i zamykane na zamek. Otwierając zamek, otwieram drzwi, zwalniam drzwi, jak mówimy, które można otworzyć. Ta otwartość drzwi przekazuje właśnie swoją otwartość do tego, co jest wewnątrz. Następną cechą otwartości jest to, że otwartość jako pewnego rodzaju funkcja czy stan, który przypisujemy pewnej rzeczy, może niejako tak głęboko być związana z daną rzeczą czy danym miejscem, że określa je co do jego istoty. Mianowicie tak jest w przypadku choćby przestrzeni publicznej. Przestrzeń publiczna jest właściwie przestrzenią, której cała istota polega na byciu otwartą. Z drugiej strony mamy więzienie, tudzież grób, których funkcją zamkniętości określa niemal co do istoty, jakby zaraża tą istotę, wypełnia tą istotę na wskroś, także o grobie czy też więzieniu mówimy jako o zamknięciu. Inaczej niż w przypadku domu, który wprawdzie też w porównaniu z przestrzenią publiczną jest czymś zamkniętym, jednakże jest zamkniętym w taki sposób, że można go otworzyć i otwartość domu, tak zwany dom otwarty, nie stoi w sprzeczności, nie nadwyręża jakby możliwości istoty domu. Otwartość z tej perspektywy widziana jest otwartością przedmiotu, ale otwartość jest także możliwa
do doświadczenia od strony podmiotu. Mianowicie, mówiąc za fenomenologami, doświadczenie ma charakter intencjonalny, który to charakter umożliwia odniesienie się doświadczającego do doświadczanej rzeczy. Jak to więc wygląda z otwartością od strony samego doświadczającego? Mianowicie, inaczej doświadcza się danej rzeczy, w tym przypadku otwartości, kiedy znajduje się na zewnątrz tej otwartości, a inaczej, kiedy no jakby jestem przepełniony tą otwartością, albo też znajduje się wewnątrz niej. Mianowicie pojawiają się tu całe zespoły najprzeróżniejszych kategorii. Jedne są bardzo istotne dla myślenia filozoficznego, inne mniej. Od choćby, kiedy znajduje się na zewnątrz danego pomieszczenia, niech ta skrzyneczka posłuży nam teraz jako pewne pomieszczenie, kiedy znajduje się na zewnątrz danego pomieszczenia i nie wiem, co jest w środku, inaczej będę reagował na zamkniętość i otwartość tego pomieszczenia, niż kiedy wiem, co znajduje się w środku. Inne znaczenie ma otwartość, kiedy daną rzecz jakby rozumiem co do jej istoty, a inaczej, kiedy nie znam danej rzeczy. Tak więc na przykład otwartość przestrzeni publicznej nie będzie budziła mojego zdumienia, natomiast otwarte na oścież więzienie już takie zdumienie będzie budziło. Dalej, otwartość, kiedy stoję na zewnątrz i kiedy zbliżam się do pomieszczenia i otwieram to pomieszczenie, to otwartość powoduje, kiedy wchodzę do tego pomieszczenia, zamknięcie. Otwartość zamyka, natomiast, a z drugiej strony daje mi poczucie bliskości, kiedy stoję przed drzwiami i otwieram drzwi, mam doświadczenie bliskości, natomiast kiedy jestem w środku i wychodzę z danego pomieszczenia, wprawdzie uwalniam się, ale zamiast bliskości doświadczam dalej. Różnego rodzaju stany emocjonalne związane są z otwartością. To jeszcze inna kwestia, bardzo bogata. Mianowicie, stojąc przed powiedzmy drzwiami, mogę doświadczać zniecierpliwienia i tu mamy odniesienie otwartości do czasu. Czas sam w sobie ma jakby dwie strony. Otwarta przyszłość i zamknięta przeszłość, a pomiędzy nimi ów próg, który nazywamy teraźniejszością. I ta otwartość z tą zamkniętością spotykają się właśnie na progu teraźniejszości. Można by opisać, powiedzieć, że teraźniejszość jest niczym drzwi, przez które przyszłość przepływa do przeszłości, albo drzwi, przez które przeszłość przepływa albo otwiera się na to, co dopiero nadejdzie. Kwestia czasu powoduje, że nie możemy dłużej rozważać tej kwestii. Na koniec spróbujmy wykorzystać spostrzeżenia, które pojawiły się podczas tego krótkiego wglądu w istotę otwartości na przykładzie tej skrzyneczki i dokonać pewnej metaforyzacji tego, co tutaj się udało ustalić, odnosząc to do pewnych zjawisk w kulturze. Powiedzieliśmy sobie, że współczesna kultura może być określana mianem kultury otwartości, ale z drugiej strony, ze względu na to, co się stało w XX wieku, mam na myśli różnego rodzaju totalitaryzmy, wojny i tak dalej, można by powiedzieć, że dzisiejsza kultura jest właśnie kulturą zamknięcia. Innymi słowy, właśnie odnosząc to do tego sformułowania otwarte, to może być to, co zamknięte, albo też za otwartym, zawsze jak cień idzie to, co zamknięte, możemy powiedzieć, że właśnie tam, gdzie jest duża otwartość, tam zawsze istnieje jakaś forma zamknięcia i tego zamknięcia nie da się ze względu na właśnie eidetyczne prawo funkcjonowania otwartości wykluczyć. Dalej, mówiliśmy o pewnej słabości otwartości. Mianowicie to, co otwarte, zawsze jest jakoś narażone i być może w ogóle, jak powiedzieliśmy, zło polega na tym, że wykorzystuje się otwartość, że otwartość, która jest dedykowana na kogoś lub na coś, ulega pewnej instrumentalizacji i traktuje się otwartość jako otwartość po coś i na coś. Mam nadzieję, że to, co przedstawiłem, ukazuje zarówno na poziomie konkretu, jak i na poziomie metafory, jak z jak skomplikowaną kwestią mamy tutaj do czynienia. Wiele razy używa się pojęcia otwartości w wielu różnych kontekstach, nie zdając sobie tak naprawdę sprawy, z jak wielkim zagadnieniem mamy do czynienia. Mam nadzieję, że te krótkie wprowadzenie do filozofii otwartości
uzmysłowi nam ten fakt. Dziękuję.